z Zurichu. Właśnie przyjechałam zeszłej nocy na kilka dni, około 4. Zurich będzie taką moją bazą, a ja będę próbować też innych miast w okolicy. Chcę odwiedzić Bedle, Lucernę, Berno, Liechtenstein też mieli. Dzisiaj nawet mam jeszcze małą wycieczkę wykupioną. Także zobaczymy, co będą się zobaczyć trochę w Liechtensteinu. Jestem bardzo przygotowana, bo to mój pierwszy raz w Szwajcarii. Mam nadzieję, że będzie fajna wycieczka i dla mnie, i dla Was. Dużo fajnych rzeczy nagrać. No a teraz zaczynam bardzo tradycyjnie od śniadania. Także ja Wam życzę i do zobaczenia. Kończymy wycieczkę po kolejnym mieście. Właśnie był lunch i był pyszny, pyszny Kaiserkuchen. Tak się to chyba mówi. Takie ciastko, trochę wyglądające jak quiche, serowe. Bardzo, bardzo dobre. I ponoć bardzo local specialty. I teraz dalej w góry do Heidi nam chodzi. Mała Heidi do jej wioski. I Liechtenstein. Piękna pogoda, w końcu słońce wyszło. I jest super. Że różki najedzone, możemy ruszyć dalej. Tylko Zurich i inne miasta, ale też właśnie te góry z Szwajcarii. Jest po prostu pięknie. No a poza tym Heidi. Kto nie zna Heidi, słuchajcie? Chyba każdy z Was pamięta bajkę z dzieciństwa o małej dziewczynce mieszkającej w górach szwajcarskich. Także idziemy zobaczyć jej domek. Beautiful. Heidi. To tutaj mieszkała. Jakby czas stanął. Chodźmy do jej pokoju. O, tu był pokój Heidi. Zamek księcia czy króla, nie króla, księcia znajduje się w górze. Uwaga! Widzicie? No dobrze. Jedno z najmniejszych państw Europy. Kolekcjonuję je troszeczkę.
Watykanie, Monako, San Marino, Luksemburgu, Liechtenstein. Jeśli chodzi o Vaduz, bardzo krótka miejscowość, stolica księstwa, bardzo ciekawie jest. To co fajne, na pewno można sobie wbić pieczątkę z kraju za 3 franki co prawda, ale można, ma się taką wspaniałą pamiątkę. Ponieważ nie posiadam paszportu przy sobie, to sobie podbiłam pocztówkę. Ale ciekawe miasteczko, no. Małe księstwo z klimatem. Z księciem mieszkającym na wzgórzu. Przejdę się w takim kładzie jeszcze raz w drugą stronę. Zawsze takiego chciałam, tylko którego? Tyle opcji. Nie wiem. Jestem w Zurichu, wspaniałym, pięknym, wieczornym mieście. Jutro lecimy do Bazylei. Do jutra. Niedertorstrasse. Totalnie opuszczona o tej porze dnia. 10 właśnie wybiła. Wieczorem było coś zupełnie innego. Nie można było przejść. Także zobaczymy, jak będzie wieczorem. Cześć, witam w drugim dniu wycieczki do Szwajcarii, gdzie jesteśmy w Bazylei, mieście, które jest znane ze swojej sztuki, targów, sztuki, które się tutaj odbywają w XIV wieku, już niedługo, bo na wiosnę kolejna edycja. A ja przyjechałam zobaczyć kilka muzeów, stare miasto. No, mam nadzieję, że będzie Wam się podobać. Ja jestem bardzo podekscytowana, także... W Bazylei są dziesiątki muzeów. Dziś poniedziałek, więc część z nich jest zamknięta, a to główne muzeum sztuki jest niestety w remoncie. Będzie dopiero otwarte w połowie kwietnia. Natomiast dzięki temu, że Bazylea ma do zaoferowania naprawdę wiele, wiele muzeów, można wiele z nich odwiedzić w poniedziałek. Ja przyjechałam do Fundacji Beyelera, gdyż nie tylko sztuka w środku zachwyca, ale również sam budynek. Widziałam go wiele razy w internecie i pomyślałam, że będzie to dobry moment, żeby odwiedzić to miejsce. No i chyba się nie pomyliłam. Naprawdę wspaniały budynek. Ogród wokół. Mam nadzieję trochę przejść tutaj sobie później po wystawie. Widzę, że jest w środku kilka wystaw ciekawych, plus sama galeria i sama stała wystawa.
Także chodźmy do środka. Polecam Wam serdecznie Fundację Bayler. Piękne przestrzenie, białe ściany, sztuka Picasso, Monet, Cézanne, co chcecie. Naprawdę wspaniały i budynek, i główna kolekcja, plus wystawa czasowa. Także pięknie, pięknie, pięknie. Polecam serdecznie. Odespię właśnie tutaj trochę po ogrodzie wokół fundacji. Patrzcie, jakie fajne klimatyczne tutaj w ogrodzie miejsce, żeby odpocząć. I za chwilę wracam do centrum Bazylei. Zobaczymy, co tam jeszcze można zobaczyć. Bazylea była bardzo przyjemna, choć tak bym powiedziała, pół dnia wystarczy. Ale teraz po tym Zurichu w końcu się trochę wezmę za zwiedzanie tutaj okolic.